Cześć, witajcie w kolejnym vlogu. Dzisiaj zostałam z Mają w domu, bo miała temperaturę w nocy. I spójrzcie, jak u mnie teraz wygląda szałwia. Przycinałam ją tak, jak mówiłyście, przy samym dole, bo kiedyś przycinałam same kwiatostany i się tak kładła. Teraz jest super. Przycinałam ją około miesiąca temu i spójrzcie, jak ładnie odbiła. Także mam nadzieję, że... A tutaj budleja. No, trzy kolory akurat. Musiałam sobie sama kupić oddzielnie trzy, bo to są po prostu trzy sadzonki wsadzone obok siebie. Także tak to wygląda. No a zobaczymy, co będzie z tą lawendą. A ja czekam na głazy, bo dzisiaj mają nam przywieźć głazy i obrzeża. Także będziemy mieli co robić. Trzeba jeszcze HDS-a zamówić, żeby nam postawiono te głazy tam, gdzie mają być. I oglądałam takie drzewa, bo podoba mi się, jak jest głaz pod drzewem. No i teraz szukam jakiegoś drzewa. Opaście, ktoś mi tu ulotkę ciepnął na ogródek. O ludzie. I po prostu... O, dużo tej ulotki. I po prostu potrzebuję takie drzewo jakieś fajne do kupić, ale powiem wam, że nie wiem jakie. Podobają mi się wiązy. Są piękne takie, wiecie, kształtowane na czapę. Taki parasol, ale wiąz lubi mokro. A tutaj nie ma co na to liczyć. Patrzcie jeszcze, co się dzieje z wrzosami. O, powoli, powoli się budzą. Ten gatunek przynajmniej. One kwitną trochę wcześniej. Na tamtej grządce miałam takie trochę później kwitnące. Są różowe. I muszę się wybrać w tym tygodniu. Najlepiej, jak najszybciej dokupić tych wrzosów, póki jeszcze są, bo będą właśnie teraz, kiedy kwitną. Bo przecież najlepiej sprzedawać wrzosy wtedy, kiedy klient wie, jaki jest kolor, prawda? Więc, a cóż, ja tam miskę zostawiłam, bo wynosiłam. Więc muszę dokupić 22 wrzosy, naliczyłam różowe. I sobie będę musiała z drugiej strony grządki obsadzić, ale najpierw muszę tą grządkę wziąć i oczyścić, położyć włókninę. I dopiero będę wsadzać te wrzosy. Albo najpierw je wsadzę, potem położę włókninę, bo nie mogą za długo stać, a wybieramy się na weekend. Więc no nie wiem, czy jest to taki akurat moment najlepszy. A zobaczymy. A to jest naturalna łąka kwietna pod naszym domem. Mówię naturalna, dlatego że nie siana, a mamy ziemię z różnych miejsc. I tak się to prezentuje. Wygląda bardzo ładnie. Dlatego jej zbyt często nie kosimy, bo jest ładna. To po co to kosić? Tak stwierdziliśmy. Raz za czas trzeba. W jednym roku mieliśmy całą wielką łąkę w makach, także było przepięknie. Mi się łąki kwietne podobają, z tym, że mam dzieci. Jak one przychodzą, wiecie, gonią tutaj gdzieś, tratują tą wyższą trawę, to nie wygląda to wtedy zbyt dobrze. Natomiast na razie taka łąka naturalna w pełni mi się sprawdza. No i kamienie są, także będziemy je niedługo rozprasowywać. Powiem wam, że mało tej kostki obrzeżowej. Myślałam, że będzie więcej. Nie wiem, czy to jest 30 metrów bieżących. No zobaczymy. Także tak to wygląda na dzień dzisiejszy. No to działam, a przynajmniej próbuję, bo maluch cały czas czegoś potrzebuje. Poszerzam grządkę, tak żeby mi się zmieściły jeszcze te wrzosy z drugiej strony i wtedy będzie w porządku. Ja je mam chyba sadzone co stopę. Widzicie, moja miara uniwersalna co stopę od krawężnika. A ile mają od drzewka? Trochę więcej niż stopę. Gdzieś tyle, potem wrzos, potem stopa. Dobra, wszystko się zgadza. Ja wszystko mierzę na stopy i dłonie. Mi się nie chce z metrem gonić, mąż zawsze ma metr, ale ponoć mężczyźni tak mają, że oni wolą dokładnie, a kobiety tak bardziej na oko, a potem wychodzi, że jednak jest dokładnie, więc nie jest najgorzej. Dzieci się właśnie bawią Gravitraxem, którego sobie Piotruś kupił za swoje oszczędności, a ja zabieram się za pakowanie przyczepy, bo wybieramy się gdzieś nad jezioro Tarnobrzeskie, także mam nadzieję, że Piotruś będzie zdrów, bo wczoraj miał gorączkę wieczorem. No i dzisiaj tak bardziej przesiedział w domu, no ale w ciągu dnia już mu się nie pojawiła, więc mam nadzieję, że to było takie osłabienie jednodniowe. No ale zobaczymy. Za to Mai gorączka przeszła, bo ona znowu miała wtorek, środa. Wczoraj ją przetrzymałam w domu, no i dzisiaj już było w porządku. Także z tymi dziećmi, słuchajcie, nigdy nie wiadomo. Cześć, mamy sobotę. W końcu dojechaliśmy, bo jechaliśmy wczoraj drogą alternatywną, równolegle do Krakowa i cały czas mijaliśmy tylko
traktory i kombajny, także marnie. A popatrzcie, jak nad jeziorem. Dochodzi 9 rano, jest cała masa tych dmuchańców takich nawodnych. Moje dzieci to uwielbiają. I tak to wygląda. Wczoraj tu była jakaś impreza, jakiś koncert. My się tutaj umówiliśmy ze znajomymi. Dmuchańce, tak. I zareklamowaliśmy im, że tu jest taki spokój, w ogóle wszędzie można stawać i w ogóle tak było w zeszłym roku. A oni zajeżdżają i mówią gwar, ludzi jak na krakowskim rynku, miejsc do parkowania brak. Bo oni zajechali wcześniej od nas, bo my jak zawsze się długo zbieraliśmy, także szok i niedowierzanie, może była jakaś impreza. I dużo jest też takich miejsc zamkniętych, że nie można biwakować, także jedziemy na pole namiotowe, które jest tutaj niedaleko, tam się jakieś pieniądze płaci, no i nocujemy i tak de facto jedną dobę, no bo musimy w niedzielę się już zbierać. No. Jeszcze Wam tutaj pokażę, są sanitariaty, myśmy tu byli, też widzieliście kawałek jeziora na moim vlogu z Sandomierza. Cześć, mamy już sobotę, z wielkim trudem się wygramoliliśmy, Maja ma zły humor, jak to zazwyczaj. Także masakra, może ją musi nieść. Wjazd kosztuje 20 zł za parking, za cały dzień. Tutaj nad jezioro są bezpłatne toalety czyste. Może później mi się udaje nagrać. Dmuchańcem cała masa miejsca. Są dni Tarnobrzegu. Dlatego jest dzisiaj tyle zamieszania. Na kempingu stanęliśmy na Cyplu, także jest w miarę cicho. W wodzie. Woda jest całkiem ciepła, nie jest źle. I piasek. I siedzimy nad jeziorem. Wiecie co, w toaletach są takie WC metalowe, bez żadnej deski i brakuje papieru, także się wyposażcie w papier, jak tu przyjeżdżacie i się przygotujcie na niezapomniane wrażenia. Natomiast jest w miarę czysto, także ok. Dzieci poszły na dmuchańce, te wodne, także będą się bawić. Ja się smażę w słońcu, chociaż mamy trochę chmur dzisiaj, o. Także nie jest tak najgorzej. Woda jest dosyć ciepła, chociaż jak na moje standardy to jeszcze za zimna. No ale wiecie co, jestem bardzo ciepłolubna, także na to nie zważajcie. Tutaj wszyscy bez problemu do wody wchodzą i są zadowoleni. Tutaj nasze dzieci, znajomi też korzystają z wody, także super. Możecie sobie tutaj też kupić jakieś jedzonko typu frytki, zapiekanki. Jest też namiot chyba Forefa, także można jakieś ubrania, jak się zapomni, leżaki, taki wiecie, sprzęt na miejscu kupić. Dużo samochodów, bo są te dni Tarnobrzega. Ma Chylińska dzisiaj grać, także będziemy raczej słuchać z kempingu, bo pilnowanie dzieci w tłumie to, słuchajcie, ja się na to nie piszę. Także raczej będziemy sobie grilla robić i nasłuchiwać. Idę tutaj nagrać kawałek, jak wygląda pomost i jezioro. I tu jest na kempingu na Cyplu. Niewielki kemping, ale bardzo przytulny. Widok na całe jezioro. Jest grill, wszystko jest, tylko wiecie co, nie ma toalet, są tylko to i toje, nie ma opcji, żeby się wykąpać i tam też jakby przy jeziorze nie ma pryszniców, także są tylko toalety, trochę do kitu, no ale jesteśmy tylko na weekend, więc damy radę z tym, co mamy w przyczepie. Też nie ma podłączenia do wody na kempingu, więc trzeba sobie mieć swoją wodę albo nalewać tą z jeziora, tak jak do kąpieli, ale jest prąd. Jest tyle dobrze. Tak to tutaj wygląda. A tam w większej odległości właśnie odbywają się te dni. Dzisiaj ma być koncert, a my tam stacjonowaliśmy tam daleko. Cześć, witajcie w niedzielę. Właśnie przyjechaliśmy na lody. Z dziećmi na hulajnogach. Maja od rana miała zły humor i atakowała. Oto lodziarnia. Także są lody włoskie, lody gałkowane, szejki, po prostu wszystko, co tam potrzeba. Powiem Wam, że ciężko tu było dojechać, bo Maja, tak jak mówię, od rana humor miała nie najlepszy. Mam nadzieję, że się to teraz zmieni.
Idą jeszcze dzieciaki na dmuchańce te na wodzie, bo chcieli koniecznie wszystkie wypróbować, a to są chyba trzy. Także jeden mamy zaliczony, no i zostały dwa. I będziemy się powoli zbierać, tak żeby na spokojnie dojechać do domu, bo jutro już dzień normalny, dzień pracy. Jest ciepło i bardzo przyjemnie. Cześć, mamy dzisiaj poniedziałek, właśnie wróciliśmy do domu. Troszeczkę słońce zaszło, ale chyba i tak muszę podlewać. Te chmury nadeszczowe to nie wyglądają. Pokażę Wam właśnie jeszcze szałwie. Także super, jak przekwitnie, to będziemy znowu ciąć. Jeszcze się biorę dzisiaj za hakuro, bo wiecie co, od góry mam jakieś takie wystające pojedyncze gałązki. Ja nie wiem, czy to można ciąć tak często, ale ja to tnę i żyję, także... Bo mnie to wkurza, wiecie co, hakuro mi się podobają, jak są takie gęste. A na im wystają jakieś takie cośki. I to wygląda tak, jak się kukuryku na głowie, więc muszę to iść poobcinać i myślę, że wtedy będzie ok. Planuję też dzisiaj sobie przygotować parę rzeczy do nagrania. Zamówiłam ekstra torebki, także mam nadzieję, że coś tam znajdę dla siebie. I co jeszcze? Aha, i muszę się zająć tym ogrodem trochę, muszę go podać przede wszystkim. A to dzisiejszy obiad, zapiekanka z kiełbasą. W ogóle skupiłam jakąś fajną kiełbasę w Kauflandzie. Wyrzuciłam już opakowanie, ale z tych takich GS-owska, coś w tym stylu. Ona jest bardzo sucha, ma bardzo mało tłuszczu, także jest idealna do jedzenia tak na kanapce. Ja takie lubię najbardziej. Do tego mam boczek, ziemniaki, żółty ser. Co tam jeszcze jest? Trochę pieczarek, bo mi zostało, więc dorzuciłam. Tak naprawdę sos jest zrobiony z jajek, żółtego sera i śmietany 30. No i cebula i czosnek, bo ja cebulę i czosnek uwielbiam. Ja tuż tutaj coś wymyśla, to chciał pokazać. Telewizorek. Tak, telewizorek jakiś tam zrobił. Gdzież on to poszedł? Już poszedł z tym telewizorkiem. Także takie jedzonko na kolację. Męża zmogło. O, jeszcze kupiliśmy arbuza. Nie wiem jak wy macie, ale ja po prostu mam pecha jakiegoś do arbuza wyjątkowego. Bo jak kupię już całego, to zazwyczaj jest... Są jakieś tam metody, że wiecie, gdzieś pukają tego arbuza i tak dalej. No ja się starałam wybrać jak najlepszego. Mam nadzieję, że będzie jadalny. No nie był taki bardzo drogi, bo mamy już sezon, więc te arbuzy nie kosztują już kokosów. Ale i tak nie są tanie. Także mam nadzieję, że będzie jadalny. Jeszcze muszę schować masło do lodówki, bo sobie zapomniałam. O. A teraz zbieram się do działania w ogródku, bo muszę jeszcze trochę rozciągnąć czarnej maty, żebym nie miała po prostu tyle chwastów. A Wam dziękuję za uwagę, za oglądanie tego vloga. Zapraszam Was na kolejne. Do zobaczenia następnym razem. Pa!